Ja bym spróbowała jeszcze jedno takie zagalopowanie zestępa, bo on przy tym zagalopowaniu zestępa ma zupełnie inną równowagę, prawda? To czuć, nie? Taki jest bardziej właśnie okrągły i wyniosły. Pociągnij, nawet szarpnij, ale puść. O tak. A lewa go ciągnie, tam napina się lewe biodro. O, tak jak w naturalu. Dobrze. No i nie łap się, nie łap się, nie łap się. Nie łap się, do przodu prawa ręka. Prawa ręka łapie za prawe uszko. Złap prawą ręką za prawe uszko. O tak, zobacz, zobacz. Ta. No żeby było, zobacz jak się od razu zaokrąglił. Tak? Od razu puścił nosek w dół i zrobił się okrąglejszy grzbietem. Jakby wiesz, ona nie musi łapać za łóżko, czy tam być 15 cm w górze, tylko chodzi mi o ten kierunek, nie? W którym ona działa. Dobra, jeszcze go porozciągaj. Dobrze teraz idzie. No ale kontakt, nosek w dół, co to jest? O tak. Łydka, kontakt, nosek w dół. Tak. I może schodzić noskiem, ale w dół, nie do góry. Jeszcze z jedno koło może w lewo. Icha. Aktywniej troszkę. I tak samo, lewa do kolanka, nie do kolanka twojego, tylko do łóżka. To jest jej kierunek. O tak, zobacz, od razu on, zobacz co on od razu robi z głową, jak tak tylko zrobisz taki gest. Mówi od razu, o dziękuję bardzo. Ale nie możesz tak jeździć cały czas, tak? Ale ja ci nie mówię, że ty masz jeździć mając ją 20 cm wyżej, tylko jaki jest jej kierunek działania, bo ty możesz te ruchy robić na 1 mm, a nie na 30 cm. Ale te ruchy mają być skierowane nie do twojego lewego kolana, tylko do jego lewego uszka. Chodzi o kierunek.